Arturo Mari, osobisty fotograf papieża Jana Pawła II, wykonawca ponad miliona jego zdjęć, był gościem specjalnym finału Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Świętym Polaku, który zorganizował zespół szkolno-przedszkolny w Borownie. Imprezę uświetnił więc gość wyjątkowy, ale nic w tym dziwnego, bo konkurs przygotowany przez szkołę z gminy Mykanów z roku na rok cieszy się coraz większą renomą. Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły. Jesteśmy gimnazjum imienia Jana Pawła II w Borownie. Jest to szkoła, w której tradycje związane z patronem odbywają się już od lat. To są spotkania, to jest konkurs, który można nazwać taką uroczystością. Zawsze gościmy wybitną osobę, która opowiada nam o Janie Pawle II. To nie tylko rywalizacje uczniów, zmagania uczestników i trwoga opiekunów. To przede wszystkim spotkanie mające na celu to, by poznać Jana Pawła II poprzez rywalizacje konkursowe, ale także poprzez rozmowy o Janie Pawle II. Nie tylko w czasie konkursu, ale także w czasie przerw przy stolikach. Te wzorce są niedoścignione, ale jeżeli chcemy zdobywać pewne wartości, chcemy jakoś kształtować swoją osobowość, to Ojciec Święty jest ciągle aktualny, ciągle pomaga nam być, żeby tą godność, swoją młodość rozwijać. Jest warto czerpać z niego przykład, ponieważ on nauczył tego właśnie obcowania z ludźmi, nauczył obcowania z młodymi ludźmi i dzięki niemu gromadzili się oni razem, szczególnie na Światowych Dniach Młodzieży, o czym dowiadujemy się właśnie w książkach, a nie poza drugim. W kolejnych edycjach konkursu startują reprezentacje gimnazjów z coraz odleglejszych zakątków województwa śląskiego. W minionym roku udział w rywalizacji wzięła na przykład drużyna z Bielska-Białej, a w tym z Jastrzębia-Zdroju. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 27 drużyn, spośród których 11 wystąpiło w wielkim finale rozegranym w Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II w Częstochowie. To jest już kolejny konkurs tutaj w Muzeum Monet. Odbywa się od kilka edycji. Natomiast wcześniej był to konkurs powiatowy, potem był gminny, no i szkolny, a teraz mamy wojewódzki. I cieszymy się, że młodzież jest zainteresowana. Coraz więcej grup jest chętnych. Przygotowania zaczęliśmy około 2 tygodnie przed pierwszym etapem. To czytaliśmy wszystkie lektury, które były potrzebne na konkurs. Powtarzaliśmy wiadomości, uczyliśmy się biografii Jana Pawła II, wszystkie najważniejsze daty, wypowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że konkurs jest trudny dla uczniów, bo pytania są szczegółowe. Aczkolwiek pytania obejmują materiał źródłowy zapowiedziany wcześniej uczniom. Oni się mogą dokładnie przygotować do konkursu, a konkurs chyba musi być trudny, bo bierze w nim udział wiele szkół i trzeba wyłonić zawsze tego najlepszego. Poziom konkursu był wysoki. Jedno pytanie sprawiło nam trudność o piosence, którą śpiewał Jan Paweł II. Ponieważ były tam dwie odpowiedzi dobre, ale musiała być ta konkretna jednak. W pierwszym etapie finału każdy członek drużyny odpowiedział na 30 pytań. W drugim najlepsze 9 zespołów odpowiedziało na 40 kolejnych. Ten etap wyłonił z kolei najlepszą szóstkę, która zmierzyła się w rundzie ostatniej. Tu od gospodarzy reprezentacji gimnazjum w Borownie lepsi okazali się tylko ich rówieśnicy z Rzeszęczyc, którzy to konkurs wygrali drugi raz z rzędu.